Prawa i lewa strona szlaku żeglownego. Mamy przed sobą dwa znaki. Ja mogę, może się troszeczkę odsunę. Prawa czerwony, lewa zielony. Tutaj jest ładnie oznaczony, bo mamy bramkę. Natomiast nie zawsze jest oznaczone tak, że jest zawsze ta bramka, że z dwóch stron jest bramka. Czasami jest tylko jeden znak. I teraz słuchajcie, teraz idziemy zgodnie z oznakowaniem szlaku. Musimy wiedzieć, w którą stronę jest szlak oznakowywany. Zgodnie, czyli na północ w tym przypadku idziemy w kierunku Giżycka, więc czerwone mijamy po prawej burcie, zielone mijamy po lewej. Kolega akurat tutaj zmienia kurs, bo poza szlakiem też możemy płynąć. Myślałem, że chce iść na kotwicę. Podszedł bliżej prawej strony. Poza szlakiem też możemy płynąć pod warunkiem, że wiemy, jakie są głębokości. Nie zawsze są to, tak jak wspomniałem, dwa znaki. Jak będziemy wracać, co też pokażę, będzie to zupełnie odwrotnie. Będziemy czerwone mijali po lewej, a zielone po prawej, bo te znaki po prostu są z każdej strony widoczne takie same. Przed nami znak kolejny. Poproszę kolegę, żeby podpłynął bliżej. Miń mi rozgałęzienie szlaku żeglownego prawą burtą. O. Przed nami kolejny znak, który możemy spotkać na wodzie. Zobaczcie, jest to kulka, czerwono-zielone poziome pasy, czyli taki miszmasz, ani prawa, ani lewa strona. No jest to nic innego jak rozgałęzienie szlaku żeglownego. Jeden szlak żeglowny idzie tam dalej, w oddali są kolejne znaki. W ogóle fajnie jest wziąć ze sobą, jak masz lornetkę, bo przez lornetkę dużo lepiej widać z daleka te znaki. I idzie w kierunku Mikołajek, przed nami jest miejscowość Mikołajki, a druga część szlaku odgałęzia się tutaj w prawym kierunku, jest wyjście na jezioro Śniardwy i w kierunku Pisza. Więc mamy po prostu rozgałęzienie szlaku żeglownego. I tutaj przykład oznakowania szlaku żeglownego, gdzie mamy tylko jedną pławę lewej strony, więc ja muszę płynąć, czy wiedzieć, czy płynę zgodnie z oznakowaniem i lewą mam mijać po lewej, czy może szlak jest oznakowany w drugą stronę i mam lewą mijać po prawej. Tutaj idę zgodnie z oznakowaniem szlaku żeglownego, no i powinienem minąć ją moją lewą burtą, bo jest to lewa strona szlaku żeglownego. Przejdę może na drugą stronę, będzie ją lepiej widać. Ja przepraszam, że na tych filmach, które są kręcone w ruchu, kiedy jesteśmy w drodze, ja ciągle się odwracam i patrzę, nie patrzę się do kamery, czyli nie patrzę się na ciebie, tylko patrzę się gdzieś tam do przodu, ale to jest taki odruch, który trudno mi zwalczyć, bo jedną z zasad bezpieczeństwa jest to, żeby prowadzić ciągłą obserwację. To, że ja nie siedzę za sterem, nie zwalnia mnie od tego, żeby obserwować, co się dzieje dookoła mnie. I mam po prostu taki odruch. Gdybym coś zauważył, mam stąd dużo lepszą widoczność niż sternik na dole, co zresztą widać, jak tam to wygląda. Jest pozasłaniane stanowisko sternika trochę. Więc gdybym coś zauważył, no to mu zamelduję, tak? I mu powiem, uważaj, tam mamy statek z prawej burty, czy tam coś na wodzie dryfuje, a już nie daj Bóg, że tam ktoś wzywa pomocy, tak? Dlatego wybaczcie, ale ja po prostu cały czas gdzieś tam się obracam i patrzę, co jest dookoła mnie. I tu mamy przykład prawej strony szlaku żeglownego, pławy prawej strony, czerwony. Idziemy zgodnie z kierunkiem oznakowania, więc mijamy ją prawą burtą.
A tu idziemy niejako pod prąd, czyli przeciwnie do kierunku oznakowania szlaku żeglownego, czyli po lewej będziemy mijali pławy czerwone, czyli oznakowania prawej strony szlaku żeglownego, bo dalej jest to prawa strona szlaku żeglownego, to my tylko wracamy, a pławy zielone, czyli lewej strony szlaku żeglownego, będziemy mijali prawą burtą. Jak przygotujesz sobie wcześniej trasę, rzucisz okiem na mapę, nawet elektroniczną, to nie będzie z tym najmniejszego problemu. I na koniec spotkany taki na wodzie znak, zakaz wytwarzania fali. Jak widać, nasz houseboat nie wytwarza jakiejś bardzo dużej fali, natomiast my też nie idziemy bardzo szybko. No ale trzeba mieć na uwadze to, że jeżeli zwiększymy prędkość, zwiększy się też i wytwarzana przez nas fala. No dlatego, jeżeli gdzieś jesteśmy w pobliżu przystani, portów czy zacumowanych jakichś jednostek, no to nie płyńmy z tą pełną prędkością.